witajcie, kochani, po raz kolejny w tym filmie, bądź też po raz pierwszy, ponieważ nie wiem, czy ten odcinek ukaże się jako osobny film, czy jako ciąg dalszy któregoś tam wcześniejszego filmiku. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób to zmontuję. Natomiast dzisiaj będzie bardzo ważne przesadzanie, więc ja już się tutaj szykuję. Przyszedł ceramis, nowy, nowiutki, który już wypłukałam, który wymoczyłam, który mam tutaj przeszykowany do przesadzenia w sumie dwóch roślin, bo jedną teraz przesadzę tutaj z Wami, ale z tą drugą nie wiem, czy się tutaj wymieszcza, chociaż może mi się uda, spróbujemy. Bałam się użyć takiego już używanego ceramisu, ponieważ wcześniej jakaś roślina mi tam grzyba chyba z jakiegoś załapała. Boję się, że tam może być niezbyt czysty ten ceramis, więc zamówiłam zupełnie nowy. No a to dlatego, że dzisiaj będziemy brać na tapetę moją monsterę. Nie wiem, czy dobrze ją tutaj widać. Słuchajcie, stoi już u mnie kilka dni. Stoi już u mnie kilka dni i co? No i wymaga przesadzenia, ponieważ ja wcześniej nie miałam właśnie tego ceramisu. Ona tak sobie tutaj troszeczkę sobie tak tutaj wisi. No i chcę to zrobić jeszcze, żeby później nie było za późno, jak się zacznie coś dziać. Ok, mam już tackę. Przy okazji mam też rękawiczki. Użyję ich dzisiaj. I zabieram się zaraz za przesadzanie tej monsterki. Cały czas się zastanawiam, jak ją tutaj przesadzić w sumie, bo nie wiem, czy dawać jej palik, czy dawać jej drabinkę. Nie wiem, jakiej wielkości doniczkę, ale może najpierw zajrzyjmy, co tutaj mamy. A mamy tutaj takie oto rzeczy. Wow, ile tu z korzeni. Mamy tutaj takie oto rzeczy. I ja się tak zastanawiam cały czas właśnie, co tutaj zrobić. O, oczyszczenie tego to nie, żadna skomplikowana sprawa. Ja je jeszcze przepłukam troszeczkę pod bieżącą wodą. Więc jeszcze na chwilkę Was tutaj zostawię. I teraz tak, zastanawiam się właśnie nad doniczką i nad palikiem. Czy dać jej palik? Chyba dam palik, bo mam taką nadzieję, że ona jednak będzie u mnie rosła i ten palik się przyda, bo drabinki mam, ale one są dość krótkie i nie starczą mi na zbyt długo, a nie chciałabym za chwilkę znowu jej przesadzać, więc chyba jednak zainwestuję tutaj w palik, który gdzieś tutaj koło mnie się znajduje. I teraz jeszcze będzie kwestia wielkości doniczki. Mam tutaj taką doniczkę i chyba wydaje mi się, że ona będzie chyba akurat. Jeszcze ten palik, który nie wiem, czy on mi tutaj wejdzie w ogóle i zmieści się w kadrze. No to będzie w ogóle hit, ale muszę to tutaj zrobić, ponieważ już nie chcę dłużej czekać z tą monsterką, więc będę tutaj to robić może czasem, no myślę, że będzie ok. Może czasem się tutaj w kadrze nie zmieszczę. Palik kokosowy. Chcę jednak palik kokosowy. Myślałam nad takim własnoręcznie wykonanym palikiem ze sphagnum, ale kurczę, boję się, że jak ona później wrośnie mi w ten palik i te korzenie będę później to ciąć, będzie mi ciężko ją wydostać z tego, więc nie wiem. Ja tutaj myślę, że palik kokosowy będzie ok. Więc teraz tak, pójdę sobie opłukać te korzenie pod bieżącą wodą. One są naprawdę czyste i w sumie nawet by tego nie wymagały, bo tutaj nie ma jakichś takich dużych elementów. O nie, no jest to troszeczkę kory. Dobra, przepłukam to i zaraz do Was wracam i działamy dalej. No dobrze, jestem już z powrotem. Słuchajcie, no to był jakiś taki zabieg czysto kosmetyczny. Opłukałam tylko delikatnie. A tutaj jeszcze mi coś odpada, więc może się jeszcze pozbędę. Jakiś tutaj jest taki lekko podgniły korzeń. To był zabieg czysto kosmetyczny, bo tutaj naprawdę nie było już czego oczyszczać tych korzeni. Bardzo łatwo tutaj wszystko odeszło, chociaż opatrzcie, jeszcze tutaj są jakieś kawałeczki kory. Dobra. No nie, no myślę, że już będzie ok. I teraz tak. Biorę tą doniczkę. Na samo dno będę sypać keramzyt.
po to, żeby ceramis nie przelatywał mi przez te otwory, które są w doniczce, wsadzam tą monsterkę do ceramisu. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Ja po prostu wierzę bardziej w ceramis niż w swoje podlewanie. Więc dlatego nie zastanawiałam się tutaj długo, tylko zamawiałam taki właśnie nowy, czysty ceramis. Aj, pali. No i będziemy mieć okazję zobaczyć, jak to wszystko się będzie tam sprawowało. Słuchajcie, nie wiem, czy wszystko będzie widoczne dobrze w kadrze, ale ja muszę tutaj troszeczkę wyjechać, bo palik mi się nie mieści pod meblami. A w ciągu dnia nie mam możliwości nagrywania filmu. Moja córa jest w domu, no i strasznie obrażona, kiedy nie chce, nie pozwalam jej, żeby nagrywała ze mną, więc wybaczcie, ale będzie trochę hałasu. Dobra, myślę, że tego ceramisu tutaj, nie ceramisu, tylko keramzytu starczę spokojnie. A i teraz muszę się tutaj jakoś pomieścić z tym wszystkim, żebym na ten liść sobie tutaj nie postawiła, bo po prostu tak mam tu położono tą roślinkę, że zaraz będzie po liściu. Dobra, nie mam czego, nie mam żadnej łopatki, no jak zwykle, więc dobrze, że mam rękawiczki, więc pomogę sobie rękami. Dobra, mam nadzieję, że ten palik się będzie tutaj jako tak otrzymał. Sama jestem ciekawa, jak sobie z tą rośliną tutaj poradzę. Z tą moją gwiazduchą, o której po prostu już chyba marzyłam, odkąd pamiętam. Myślę, że już wystarczy. No i dobra, lecimy z tym wszystkim tutaj. Dobra. Słuchajcie, pozwólcie, że nie będę zbyt dużo mówić, ale jestem trochę zestresowana przesadzaniem tej rośliny, bo chciałabym, żeby się wszystko dobrze tutaj udało. Wiecie, jak to jest? Albo nie, nie, no na pewno wiecie. Jeśli się człowiek im bardziej stara, to czasem gorzej wychodzi. Co ma być, to będzie. No dobrze, słuchajcie, jakoś to tak, myślę, że w miarę wygląda. Wyglądać to może nie musi dobrze, ważne, żeby dobrze rosło. Żałuję troszkę, że nie zrobiłam tutaj otworów wokół jeszcze tej doniczki, żeby ta roślinka mogła lepiej oddychać. Krzywo mam ten palik, no ale będę go prostować, jak już odstawię od tych mebli. Ale może nie będzie tak źle bez tych otworów i mimo wszystko tutaj ta moja monstryka da radę. Mam jeszcze do przesadzenia, słuchajcie, dwie rośliny i to też dwie takie rośliny, które będę się stresować przy ich przesadzaniu z tego względu, że jedna to jest choja, ta moja duża choja taka na kole i tam będę robiła jedną wielką improwizację, ponieważ tam jest, co mi tutaj fruwa jakieś, nie, to chyba jest albo z tego włókna. Albo będę tutaj improwizację robić, ponieważ doniczka przydałaby się doniczka z otworami na tą obręcz, na której ona jest zamocowana, ponieważ ona ma bardzo króciutkie te takie części, które się wkłada do podłoża i ona musi być umocowana gdzieś tak tutaj w doniczce, żeby się to wszystko trzymało, a nie gibało na lewo i prawo. Więc to też będzie nie lada wyczyn. I jeszcze mam jeszcze jedną roślinę, która to już w ogóle jest nowa roślina, duża roślina, więc tutaj raczej sobie z nią nie poradzę, więc robimy to gdzieś w innym miejscu. Natomiast już chciałam bardzo przesadzić tą monsterkę, bo bałam się o nią. No i słuchajcie, dobra, udało się, przesadzona. Teraz będziemy ją obserwować. Patrzę na ten mój palik, który jest taki trochę koślawy, ale myślę, że później go tutaj naprostuję. Tutaj ją delikatnie przymocuję do tego palika. Kurczę, ten liść jeden jest taki tutaj trochę nieustawny, no ale no cóż, nic na to już teraz nie poradzę. Może mogłam to głębiej jakoś tak wsadzić? No nie wiem.
Dobra, ja wiem, że niewiele tu widzicie, ale nie mam możliwości w tej chwili, żeby to jakoś inaczej zrobić, więc na ten moment już tutaj będę kończyć z tą monsterką. Pokażę Wam wszystko w innym ujęciu. Już jest przesadzona. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Dobrze, to na razie będzie tyle z monsterą. Idę poszukać czegoś, żeby ją przymocować do palika. No dobrze, kochani, to witam Was teraz już po raz drugi w tym filmie. Robimy małą aktualizację. Minęły 2 miesiące, ponad. No a można powiedzieć, że 2,5. I tak oto dzisiaj wygląda moja monstera. Ma przepiękne, nowe 2 liście. Także przyszła z 3, teraz jest już ich 5, co strasznie mnie cieszy i powiem Wam, że widzę, że zaczyna się tam kształtować chyba kolejny. Ale jeszcze jest za wcześnie. To jest najnowszy liść, który jest jeszcze nie do końca tak dobrze wybarwiony, jest jeszcze taki jaśniutki. A tutaj jest pierwszy, który wyszedł już zupełnie u mnie, już po przesadzeniu tej rośliny do ceramisu. No i tutaj będą 3, z którymi ona już do mnie tutaj przyszła. Jest taka jedna mała zmiana na liściu. Ja zastanawiałam się właśnie, czy to nie jest efekt tego mojego przesadzania, czy coś ją tutaj nie atakuje, ale to prawdopodobnie było jakieś uszkodzenie, ta rana się zabliźniła, ona się nie powiększa, nic się z nią nie dzieje, po prostu taka gdzieś tam się pojawiła i jest. Nic złego się z tą roślinką nie dzieje, oprócz samych dobrych rzeczy, a mianowicie właśnie wypuszczania nowych liści i korzeni powietrznych. Słuchajcie, 2 bardzo ładne korzenie, z czego ten jeden właśnie, który Wam pokazuję, niedługo wbije się już tutaj w ten ceramis. Obok jest drugi, dużo mniejszy. Natomiast cieszy mnie właśnie, że ona jakby będzie bardziej stabilna, jeżeli się tutaj, że tak powiem, wczepi w to podłoże. Więc może nie będzie taka bardzo chwiejna, chociaż ona w tej chwili jest przymocowana, palik się trzyma, słuchajcie, w tym ceramisie nic się z nim nie dzieje, on jest naprawdę stabilny. I dzisiaj zauważyłam, że wychodzi tam prawdopodobnie, bo już minęło chyba 1,5 tygodnia, od kiedy nagrywałam Wam tą aktualizację, więc już widzę, że chyba będzie kolejny liść. Na razie jest jeszcze taki nie bardzo widoczny, ale coś tam się zaczyna wykluwać. Tutaj, jak widzicie, dorobiłam sobie te otwory z boku i na dole widać taki ładny biały korzeń. Tam, gdzie nigdzie jeszcze też będą przebijały te korzenie. Więc powiem Wam, że to było dobre posunięcie. Roślina w tym ceramisie sobie bardzo dobrze radzi. Nie ma z nią żadnych problemów, mimo pory roku, jaką mamy za oknem, to wszystko jest ok. O, tutaj też gdzieś będzie, mam nadzieję, widać chociaż troszeczkę te nowe korzenie. No fajnie, cieszę się bardzo, już czekam po prostu na liście z dziurami, już po prostu, o tutaj nawet chyba, wydaje mi się, że coś już tak było widać troszeczkę, teraz już jest bardziej widoczny nowy liść, no ale jeszcze troszeczkę zostało czasu, także słuchajcie, ja Wam bardzo polecam ceramis do Monster, jak widzicie, radzi sobie ona bardzo dobrze w tym ceramisie, podlewam, kiedy wierzchnia warstwami dość mocno przeschnie, zresztą jest przeźroczysta doniczka, więc wszystko widać. No to chyba tyle będzie na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, a ja dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejny film, a teraz jeszcze taki szybki rzut oka na te przepięknie wybarwione liście. No i czekamy na dziury. Trzymajcie się. Pa, pa!